Siema, siema, jestem Riot Jibry, to jest kolejny odcinek z naszej serii Need for Speed The Run. Odcinek piąty, rozdział czwarty, witam serdecznie na kolejnym odcinku, czyli piątek, godzina 13. Zapraszam na odcinek, super. No, także już nieźle to rozbliżę, jesteśmy już tak powiedzmy w jednej trzeciej. Mamy teraz Camaro jak coś do swojej dyspozycji. O, będzie jakaś scenka, uwaga. Świry. Mi to tam pasuje. Dobra, lecimy w takim razie. Fajne kamera mamy teraz, także spoko się będzie grało ogólnie. To dlatego ty hamowałeś. Fajne kamera, więc będzie spoko się grało. Ogólnie lubię ten samochodzik, fajnie się nim pomyka. No kurczę, co za człowiek. Tak to tu działają ci policjanci. Mamy takie fajne samochody, nie szkoda im lakieru, nie? Ja bym się martwił, przykład. Nie wyprzedzę go już. Nie ma opcji. No właśnie. A wszystko przez policjanta. Too slow, no i super, co teraz mam zrobić? Ogień. Co 12 przede mną jest jedzie. No więc będziemy teraz coś 108? Nie. No i widzicie co za parant? Dobra. 108 będę jak wygram te dwa wyścigi. Ale to nie jeden wyścig. Znaczy to mini wyścig, bo to jest jakby jeden wielki wyścig, więc nie ma tutaj mówić coś. Ale no, no wiecie w tym razie. O, to Passat jest. Znaczy ty. Dziewięć sekund. Dobra, dobra, dobra. Ogień, ogień. Udało się git. No i jak... Nawet jak trzymam ten zakręt, wiecie, żeby skręcić, nie? Przecież od skręcania to i tak się nie skręca. To jest kurczę ból największy. Ale dobra, mniejsza. O, mamy dobra, 30. Mam pół minutki, żeby to mieć tam tego typa. Ciekawe czy manierze w ogóle. O, jakiś tunel. Ało aerodynamiczny. O, dobra. Tutaj policja wbija na bombsite. Okej. Okay. Czym ty jedziesz? Znowu Ford? Jakoś, co macie z tymi Fordami, ludzie? Ja wiem, że spoko samochody. O, ale teraz go załatwiłem. Ale no bez przesady, no ciągle z Fordami jeździć. No i Ameryka niby, więc nie ma co ukrywać. Dobra, ogień, lecimy dalej. Okej, okay. O, lawinę trzeba walić. Dobra, my sobie elegancko miniemy. Śnieg pada, zaczyna? Ej, bo my chyba teraz wjeżdżamy w strefę. Wiecie, tam zaśnieżenia tego całego, nie? To co wam mówiłem kiedyś. Ogólnie to jest bardzo fajny klimacik, nie? Wciąż ślisko, o dzięki gościu. Wciąż ślisko właśnie będzie. I bardzo ładny krajobraz. Tak mogę nazwać? Mogę tak nazwać, więc. No więc tak nazwę. Krajobraz. Jedzie ostatni 109. Dobra, witam. Nie, trzeci nie ostatni, sorry. No i na zakręcie sami macie te. Wariatki takie, no wiecie o co chodzi, no. No i widzicie. Słabo trochę. Dobra, gdzie ten gość jest? Mamy 17 sekund, ojej, to nie dogonimy go chyba. No nie, nie chcę. A nie chcę, o udało się tak. A, no policję wywali, dobra. Mogę nie wybaczyć, ale dopiero zjadłem mi tak. No wiecie, trochę tak się dziwnie czuję. Okej, dobra, ten przyciśniemy się. Jest jeszcze. Sierść psa, dobra, super. Wygraliśmy, nie ta strona, nie ta ręka. Wygraliśmy, yupi. W lampę. I teraz drugą lampę, nie, teraz po wydechu. O, tu, gdzie to jest wydech? Tu jest wydech, haha. Dobra, żartuję. Ale gryskin fajny jest taki. Bardzo młodzieżowy. Powiedziałby, dobra, continue the run. 300 mega się nagrało. 300 mega. USA, USA. Corners, no i super. O! O jak fajnie, stage 4 skończony. Więc teraz chyba będzie coś z tym lodem. Śniegiem. To był Desert Hills? Chyba tak. A teraz co będziemy mieli?
Dokładnie. Dokładnie to, co myślicie. A co myślicie? The Rockies. Rockies? Rockies chyba, bo jest jedno. O. 109 jestem, a ty, no źle policzyłem. 109. Okej. I to będzie, widzicie, najdłuższa trasa, niestety. Niestety. Ale no. Będę żygał tym śniegiem, ale będę się cieszył. Więc będzie fajnie. Ej, fajnie, wydaje mi się, że się w 12 odcinkach max 15 zamkniemy z tym. Bo to już odcinek 5, a patrzcie, jesteśmy już w jednej trzeciej, nie? Trochę dalej nawet, tak. Tak się ośmielimy się powiedzieć, że dwie piąte. Albo 3/7, jakoś tak. No tak prawie połowa, nie? No to jakaś gruba akcja. Wypadłem z trasy. Ojej. A, i tak to się zaczyna do wyścigu. Dobra. Urośnie 10 punktów. Nie, no dobra, lecimy. Nie, to nie się załaduje, spokojnie. Kocham tę trasę, nie? Jest tak fajnie, jest tak ślisko. Zaraz się przekonacie, dobra, my na pit stop. Czas spór zmienić. Bierzemy coś offroadowego. Czy nie bardzo, zaraz. A może jakąś betę, w końcu by betę nie jeździłem jeszcze tutaj. Fajna jest tam trójka. Coupé. Pokaż mi to coupé. Średnie. Sport Evolution. Audica, Audisy potrzebujemy. O. Quattro. A to. O. RS4. Tylko to jest ta. R8. V10. Ja się krytce V10. Ogólnie tak, to. Jak czym to się różni? Chyba tylko kolorem. V6 to robi robotę już, tak mu powiem, z zaświecenia. Ale V10, ja czy więc co myśleć pogrom, nie? W ogóle spoiler fajnie się wysuwa wraz z prędkością. Bardzo mi się to podoba. Wow, jeszcze to nigdy chyba tutaj nie jeździ na A8-ką. Znaczy R8-ką, sorry. To jest R8-ka. No, także lecimy sobie, zobaczymy nadstać ten samochód. Dobra, zaraz będziemy pierwszych wyprzedzać. Dobra. Jeden już. Okej, lecimy tunelem. Wow, na nic to zrobiłem. Wrak. Niestety. To nie ja? To Józek. Wow, to wyprzedzanie to jest mega. 7 osób na raz przyjdzie. Kombo musi być konkretne. 700 dostaniemy pęku technic. Oh yeah, motherfucker. A gdzie jest reszta? Będzie się na czele, co nie? Mam jeszcze 7 km, jakby nie było, 7,5 km prawie. Do nich, do końca wyścigu. Więc powinniśmy zaraz gdzieś znaleźć tutaj. Siema. O, to karm dzieciaki jadą na wycieczkę, jak fajnie. Ale mnie ze szkoły pewnie jakieś. To są moim zdaniem podstawówki. Checkpoint, super. No jak na razie Odyssey nie będzie nic zmieniać, Odyssey jest spoko. Fajnie, że na dachu każdy ma ten znak wodny. Need for Speed Run. Bardzo mi się podoba. Wow. O, to pamiętam. Tych autostrad nigdy nie zapomnę, nie? To jest masakra, jest tak super zbudowane. Jak projektowali te światy, to bardzo pomyśleli nieźle, nie? Znaczy to sobie takie proste światy. Oni to skonstruowali z myślą o tym, że gracz to będzie grał, raz gdzieś się przejedzie i zapomni o tym miejscu, nie? Ale to są jakieś tam wyścigi multiplayer i tak dalej gdzieś, nie? Więc. O, może kiedyś multika nagrał nawet. Zobaczymy. No niestety. A, teraz się udało. Wyprzedzili mnie? Bez sensu. Bez sensu to jest, ej, bez kitu. Bez kitu i bez sensu. Dobra, ale nic. Lecimy audycją, taka fajna, szeroka. Co za czub. To bez... Chciałem znowu powiedzieć bez sensu. No ale to jest bez sensu, no gdzieś tak. Tak się nie robi. Dobra. Stare chłopaki. No jakbym się śpieszył trochę. Audycję skasowałem. Towarzysz 4. Dziwne jest to, że te samochody właśnie jeżdżą te które są w grze, co nie? Ale takie
takich na prostszych wersjach, nie? Znaczy dziwne, to jest spoko w sumie, nie? Tylko, że tak się to wygląda, nie? Robię takie pospolite samochody, które jeżdżą gdzieś tam, nie? Już ta tablica, którą mieliśmy na samym początku, bardzo mi się podobała. I mieć ją w realu to już jest naprawdę super by dla mnie było, nie? Znaczy osobiście moje marzenie w realu to jest mieć Audi A5, nie? O, to jest zasadne marzenie, co nie? To nawet nie jest plan, to jest marzenie, nie? Mieć taki samochód. Ale to już byłoby coś. Naprawdę. Nie, żeby to wyglądało. Dobra. Wow, jak to w ogóle ten zamiecie. Tak wygląda śnieg właśnie. 99 jestem, super! Wow, ale fajnie. 50? Znaczy 9? Nie, nie będzie, nie ma opcji. 40 expa, experience, kontynuujemy the run, oczywiście, że tak. Kurde, kiedy zacząłem nagrywać? Zapomniałem. A to nic. To tak do 50. 48 może jeszcze, no to 10 minut jeszcze nagrywamy i jakoś tak, nie chcę robić 48, bo chcę, żeby te odcinki były fajne, budżerowe i w ogóle, ale no czasami tak wychodzi, że nie wychodzi. No cóż. Okej, dalej. Lecimy, awansuję 10 miejsc, super, znowu. Teraz jest takie, wiecie, takie typowe podbudowanie już tego wyścigu, nie, żeby coś ogarnąć. Jeden, drugi, robimy combo, robimy combo. A, no nie. Dirty pass. Wow, to jest naprawdę tak ślisko, oni tak zawalają. Nawet nie wiem, kiedy on pony zmienili, tak naprawdę, szczerze mówiąc. Tam jest skrót. Świetny skrót, naprawdę. Dobra, powracamy trochę chłopaków. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Tylko trzech wyprzedziłem? No to słabo trochę. Wow, ale nie, świetnie się gra. Ja tak kocham ten klimat tutaj. Jest tak super, nie? Takie fajne cienie są. Wow! Co się stało? Co się stało? No szkoda, że nie możemy się bardziej rozpędzić. Ale jednak możemy. Tylko tak po prostu jechałem. O! Chyba golf jedzie, nie? O, całkiem przypadkiem, ale dobra. Gol za nami jak nic, no właśnie. Elegancko, dobra, zjedziemy sobie ten pas. Będzie nam lepiej, bo nie będziemy chodzić pod morę jechać. A co za samochód fajny? To jakiś Dodge, nie? Wow, no zarąbisty jest. Może zaraz go jakoś dogonimy, chociaż nie, on widzę. Na benzynę przełączył. Ja tylko na gazie jeżdżę w sumie. Wow. Hamowanie jest genialne było. 91. A, dokładnie. Jeszcze dwójka przed nami. I znowu ta odjechała. No to jest Dodge, jak nic. A Dodge mają zrobić te światła, szczerze mówiąc, naprawdę bardzo mi się podobają. Świetna sprawa. Dobrze się starają na powrót na tym. A, coś tam zostało jakieś. Ej, no to, no jak ja mam z tego wybrnąć teraz? Dobra, zrobię restart, no widzicie, co się stało, nie? Gra się popsuła. Ewidentnie. Okej, okay, pomalutku. I ogień teraz. Ja mam trzeba umarać tutaj, bo tu nie ma co. Nie ma co mówić. Wow, to jest chyba samochód jakiś piękny. I teraz tak, mogę tam będę jechać. Ło, no co jest? Bo to. O, chodź, no, przeleciałem. Więc jakby nie było, to jednak na plusie. Chyba, że cofnęło mnie. Nie, nie cofnęło mnie. No, dobrze mówiłem, jak mnie cofnęło. Dwie osoby, dwie osadzie osoby. Mamy jeszcze 4 km prawie. Bez nitra ogólnie się nauczyłem już, bo wiem, że z nitrem to jest tak, że nas ciągle lecimy w boki, nic się nie dzieje, nie? Ale fajna Mazda, znaczy rynówka. Bo to chyba była rynówka, nie? No, rynówka. Super, bardzo fajna. No i tak mnie wyrąbali, no widzieliście. Myślałem, że on wleci w nich, a ja w niego walnę i wtedy się polecimy we dwóch, a to dupa. Dobra, to nic. To nic. Lecimy dalej. Dobra,
środku. Bez podziewu. A, o, okej. Super, jednego przyjdziemy, drugiego już też. Super, 200 punktów expo. Chyba. Ja teraz nie wiem właśnie za bardzo... Dobra, to jest pierwszy. Będziesz moim testerem. Wow. Uratował mi dupę, widzieliście? To jest kolega. Sam się podłożył, żebym mógł ja wygrać, nie? To jest to. O, super. Znam jakąś beta jedzie, nie? Fajnie, fajnie. No najgorsze są takie te właśnie zjazdy, takie te... Te wężykowe, nie? Wężyki są najgorsze, slow mamy. Nienawidzę ich. To jest tak niby można wjechać, ale źle, nie? A wiem, że właśnie w Ameryce często się używa takiego sposobu na zjazd z gór. No. W ogóle dziwne jest to, że też... w ogóle właśnie dziwne jest to, że też... W Ameryce nie ma... Dziwne, w sumie no, naturalne, że nie ma tak przejazdów wszędzie, nie? I wszędzie głównie stosuje się jakieś takie hardkorowe te drogi, na przykład tutaj, nie? Wow, screena sobie jeszcze zrobię może. 89, czyli to już prawie końcówka. Jak cię kręcę, jak to szybko leci. 1009 poziom, super! Udało się! Juppii! Dobra. 9 poziom, fajnie. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to 15 wbijemy na koniec rozgrywki, nie? No, myślę, że jakoś tak to będzie. Oho, teraz mamy Cezar de Leon. No, zobaczymy, jak nam pójdzie z nim, co on czym jeździ. SS jakimś czymś Camaro, czy Chevroletem, tak? Chyba tak. No, właśnie widzę, jedzie teraz koło mnie. Rival Spasset. O, helikopterek. A co tu robisz? No się spoko, że jesteś, ale... Nie rozumiem po co. A, bo to jest jego cała ekipa jakby, tak? Czaj. To może tutaj będzie ta akcja z tym... Dobra, nie będę mówił. Nie chcę wam spoilerować, ale będzie super akcja, nie? Gdzie naprawdę fajnie to wygląda. No, jakoś tak w miarę wszedłem w ten zakręt. Może nie najlepiej potrafiłem, ale... Ale to tak średnio bym powiedział. No, walić znak, że to powoli, bo tu ślisko, nie? W ogóle chcę tu jeździć jakimś Matizem jeszcze. Dobra, bierzemy ich. Trzeba być tym 86. Aj, karamba, no. Ale w sumie 6 km, więc jakby... Powinniśmy dać radę. Nie, strasznie słabo. Jak chodzi o skręcanie w tych autach, to już mówiłem. Nieraz, że jest masakra, nie? A coś ten drifting bonus jakoś się robi, ale... To bardziej takie wejście bokiem niż drift, nie? Bo wiecie, drift jest kurczę, coraz lecisz tak... No bokiem lecisz, ale... Tak powinieneś lecieć, nie? A tu jest bardziej takie sunięcie się bokiem. O, teraz trochę przyspieszyliśmy. Podoba mi się. O, ten moment też akurat pamiętam. Tutaj dokładnie, zaraz będziemy zjeżdżać tam na dół chyba. I będzie jeszcze taki fajny wjazd do tunelu, ale to w swoim czasie, zobaczcie. Jak on zasuwa w ogóle? To jest helikopterek. O, spoko. Jakiś wypadek, coś? Dobra, zaraz cię wezmę, gościu. Normalnie jeszcze chwila. No i gitara. I porobiony. Znaczy, oczywiście tam cała ekipa, to jest, no to jest jakaś ekipa ogólnie. Jakiś team. Mógłbym się stwierdzić nawet. Okej. Ogień. Wow, to jest tak fajny być przejazd z jednego miejsca. Z jednego miejsca góry na drugie, nie? Super wygląda. O, dobra, minąłem z ten CPN, ale to nic. O, już się wyprzedzić, widzieliście? Udało się! Pofit mi się odwinął. No. Super!
No, bardzo fajnie. Perfect run. O, i reset jeszcze super. No dobra, i kontynuujemy dalej. Sorry, się muszę jakoś poprawić. Dobra, Liska. To było na tyle w sumie w tym odcinku. Wielkie dzięki, że paliście. Zapraszam na kolejny odcinek, także ja jestem RoyGplay. No i jestem żegnam do kolejnych odcinków z Need for Speed Run. Trzymajcie się, no i cześć.